Halo, halo, witam was bardzo, bardzo serdecznie, tak bardzo oryginalne powitanie się. Czekajcie, przyciszę to, bo albo może to u mnie jest tak głośno. Nie, nie wiem. Dobra, o, zrobię tak i najwyżej siebie przyciszę. Halo, halo, dzień dobry, wracamy do Pacmana. Jej, mam troszkę przynajmniej czasu, znalazłem jakąś chwilę, żeby coś nagrać. O, strzelam z armaty. I tu jest duszek, do którego nie można się dostać. A którym się co robiło? A tym się to robiło, tym się to robiło, tym się to... Okej, to zaczynamy planszę trzecią z tego pirackiego takiego etapu, jej. Crazy Cannonade, prawie jak Lemonade, ale tak naprawdę to nie. Mamy 19 życia, ej, dużo nazbierałem w sumie. Łaje, oluju duchy! Zostaw mnie. Dobra. Dawno już nic w sumie nie nagrywałem, bo nie mam czasu, bo się uczę, Boże, jedyny za miesiąc, która ratujcie mnie, nie wiem co chcę zrobić z życiem. Nie będę nagrywał na YouTube całe życie. Można się w ogóle od tego odbijać, co jest fajnym błędem, o. I właśnie to zrobiłem. Klik. Zbieram sobie banan. Ała. Ty gnoju, kurwa gnoju. Chodź tu. Łaka, 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 łaka. Już za parę dni nie będzie limitów. Hurra, nie będę musiał się z tym wszystkim pierdolić. Ała. Ale jak on? Chodź to, am, niam, 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 niam. Aha, tu jest hitter, okej. Okay. No dobra. Jakoś musimy przejść te etapy i później etapy jaskiniowców, które są okropne. A, dzwon, jak się dzwoni w dzwon. Jakoś mi się kiedyś udawało. O! Jestem na dzwonie, ale... Ale może nie. Chciałbym zejść. Chciałbym się na dole. Kurwa. Pedale. Dobra, pójdź tym dzwonem. Idziemy dalej. Tutaj zaczyna się zabawa. Bo tutaj te Pirate Bay chcą nas strącić. Ale my się nie dajemy. Bo to ja kula. Boże, jeden ten materiał będzie taki. Tak składnie wodobry, że aż mi pito podleci. Odbić się, dobra. I tutaj jest ananas? Właśnie, nie zastanawiałem się w sumie nigdy co to jest. Wygląda to jak ananas. Otwieram to. Weźmy z drogi. Jabłuszko, jej! To jest takie trochę tracenia czasu w sumie. Bo przechodzimy z jednego punktu na drugi, to niespecjalnie nam wydłuża czas. Znaczy, wydłuża nam czas, a niespecjalnie jakoś nosi content jakiś taki szczególny, ale można nazwać to contentem, dobra. I teraz przelecimy. Aha, teraz! Dzwon! Jej! 20 życie! Dobra. Nie wiem, to szanty? Nie, to nie szanty. Znaczy, nie wiem, czy szanty, czy nie szanty. Ale brzmią może trochę jak szanty. Nie znam się na szanty, dlatego mówię, że to są szanty, okej? To, co miałem, bardzo miało dużo sensu. Nie hejcić. O, szybciej wściekli. O Jezu, znowu ci. Gdzie kula złota? O Jezu. Ta, tutaj, dobra. Spadł. Raz, dwa, trzy. Chodź tu, frajerze. Dobra. Nie wiem, czy mówiłem w tamtym odcinku, bo tamten odcinek nagrywałem jakieś 4-3 miesiące temu. Auczko. Że zadanie wszystkich duchów na określonej, tak powiem, lokacji powoduje, że nasze życie uzupełnia się o jedną cząstkę. Nie możemy się odbijać od tych. Tak więc zabawa, super zabawa, miłe chwile, ała, spadłem. O, odbij się. Tak, dobra, chodźcie. Tamtędy chyba raczej nie będziemy mogli już wrócić, bo
prostu musimy... O nie! Nawet nie zauważyłem, bo zacząłem się drapać w mordę. Znaczy zrobiłem tak naprawdę to specjalnie, bo nie chciało mi się przychodzić. Ja cię. Boink. O, i wracają te popecy. Ała, dostałem popecy tylko. I otworzymy sobie tu beczułki, zapytaj beczkę. Dobra. O Jezu! Co tu się dzieje? Klockowy desant. O Jezu, znowu. Co to jest? O, Olu, zapomniałem w ogóle, że coś takiego istnieje. A to mnie pewnie zdenerwowało mocno, dlatego bo jakoś coś nie pamiętam. Albo raczej nie pamiętam. Ale nadal nie mam żadnego tutaj możliwości przejścia. Jakoś dziwnie się one... Aaaa, tutaj jest, właśnie. Trochę za daleko oddalone. O Jezu, ale z pieprzem była jakaś skrzynka. Dobra, ale... Wejdziemy na nią, nic się nie bacz. Jebać, nic się nie bacz. W ogóle te skrzynki, które coś tam mają, tak, mają taką fioletową poświatę założoną. Może spróbuję jakoś... O! Coś za oknem było. Chodź, 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 chodź. No nie, bój się, co się boisz, chodź, 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 chodź. Co kurwa stajesz jakiś idiota, chodź. Chodź, no. O Jezu, ci jest zbudowany. Ale chyba jeżeli... Teraz pójdę do tego Maze'a... To... Zresetują mi się te skrzynki, tak przynajmniej myślę. No, jakiś Maze, oczywiście bez muzyki, bo muzyka jest zgliczowana. Nie wiem dlaczego w sumie. Kiedyś mi się... Pokazywało. Tak samo jak w menu głównym, zresztą. Oczywiście Pac-Man nie może szybciej biec. Uja, 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 uja. Uja, 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 jedzonko. No dobra, zjadłem w ostatnią chwilę. A nie, jeszcze nie, nie właśnie nie. Łaka, 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 łaka. O dobra, są idiotami. Jeszcze raz. Jedzonko. Łapać! Łapałem. Okej. W sumie tak naprawdę nigdy nic nie widziałem. O Jezus Maria. Nie widziałem w sumie nic takiego, wiecie, świetnego w podstawowym Pac-Manie, kurczę, pieczone. Żeby nie powiedzieć, kurwa, jego mać. Wait. Po prostu nie widziałem, no, chodzenie to mnie tak naprawdę, nie wiem, mogło zabawić przez pierwsze dwie plansze, trzy plansze. No i tutaj tak samo życie nam się regeneruje. O tym nie wiedziałem albo zapomniałem. O dobra. Auci. No i oczywiście skrzynki nam tutaj blokują jeszcze przejście. O dobra, zebraliśmy wszystko. Ej! Dobra, wracamy. Mamy 162 pack dotsy. Jej, dobra, przynajmniej przeciwnik nam się zregenerował. Chodź tu. O, kurwa. A, jakoś trzeba będzie skąd zeskoczyć. Świetny skok. Mateja na 10. No, kurwa. No... Wiecie co? Ta postać utożsamia się ze mną, ja też tak kiedyś się zachowywałem na 18 mojej koleżanki. Aha, tutaj jest po prostu przejście. Dobra. Aha, do, no... Doskonale. Ta 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 ta
W ogóle niezauważony jak kuna. Dziki jak Belzebub. Bezpieczny jak wombat. Dobra. I teraz... Aż. Jare, jare. Kurwa! Spieprzyłem. O Jezu, ale ja spieprzyłem. No, jeszcze. O, fuck. Dobra. Dobra, moje życie jest smutne. Musicie mi to wybaczyć. Ops. Ops. O, i to będzie. Jestem pazerny, więc... O Jezu! O, dobra. Okej, okay. Przeżyliśmy to. Okej, okay. Żyjemy. Oj, 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 kurczak, graj na padzie, niezbyt łatwe. Nie, oj! No co, to kurwa, kurwa. Aha, to tak działało. Aha, się mogą po prostu... Kurwa mać. Mogę po prostu minąć. No, zrobiłem się debila. No dobra, trudno. Nic nowego. Bong, bong. O Jezu! Glitchowanie się w ścianach, nienawidzę tego. Zobaczmy, co jest po stronie lewej. Bom. Jej! Nie wiem, czy to już było, ale to jest super moc, o, która... A, dobra, już zjebałem. To było tylko raz. Kurwa, zapomniałem. Przepraszam. No, po prostu takie boom wielkie. O, i tutaj jest... Co? Nie! Super wrócę. O, no, to równie dobrze można wrócić tak, jako że skakanie po kolei jest strasznie zbugowane. Czy może nie strasznie? Nie, 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 nie. No, kurwa! Kurwa mać! Oj, oj, oj! Zdaje mi się, że czegoś zapomniałem. Wiem na jedną literkę. Hop, 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 hop. To już jest chyba przejście dalej, prawda? Tak, to już jest przejście dalej. Do Jack Jacks E. O, dobra, zapomniałem. Zapomniałem, że to jest wielkie skurwysyństwo i praktycznie nie da się z tego wrócić. Tego miałem iść w drugą stronę. Wow, 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 wow. Jest. Dobra. W sumie nie pamiętam, gdzie mam iść. Gdzie jest moja ostatnia litera, bo te dwa banany, które mam w ekwipunku, mnie trochę niepokoją. Nie, 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 nie! O Jezu. Dobra, mam fakt, co mam. Czyli mogę już spokojnie wracać na ten... O nie! A, dobra, już dobra. Czyli mogę już spokojnie wracać na ten mój własny teren. O, o, o! No kurwa, prawie 15 minut. Było tak, było fast! Go tego z fastyka. Uiii. Dobra. Ogólnie te etapy trwają dłużej niż 15 minut, co mnie troszkę smuci, ale niedługo zajdą nam limity i pewnie wrzucę to po już limitach. No, bo nie będzie mi się chciało tego ciąć.
Jestem kurwa leniwą górę. A tu już nic nie ma. Aha, strzelają w nas. O, bukakers. Znaczy bukamers. O Jezu, a! Dobra, i tutaj trzeba było... Trzeba było wcisnąć przycisk. O, i tutaj ich zjeść wszystkich. I co teraz trzeba było zrobić? Na pewno nie to, co teraz zrobiłem. Nie bierzcie w tym przypadku ze mnie przykładu. O Jezu, ja. O! Skoro to było umyślne. Piu. Te schodki są bardzo nieporęczne. No tak, to mnie trafiło jeszcze, no. Taka dobra gra, no jasne. Rozpędzić silnik! Cała wstecz! Znaczy do przodu. Auć. Aha, już nie mam nawet... Tego... Aha! Niestety tutaj kamera tak naprawdę nie pokazuje. I tak! O, możemy zabrać, ale ten klucz przydaje nam się, o, do otworzenia kulegów. Patrzcie, jak otworzyliśmy kulegę. Jej, odlatuj sobie. I zostawia nam żyćku. Jej. Ja pierdolę. Chciałem chyba zobaczyć, co coś tam dalej jest, ale... O mój Boże... Nienawidzę piratu! Aaaa! Gra bardziej frustrująca niż Cave Story. Panie i panowie. Nie frustrująca, bo po prostu popełnia masę błędów. No dobra, hops, hops, hops. I teraz. Skierowanie jest dosyć oporne. O właśnie, na przykład na krawędziach. Nie wystarczy, że coś mnie dotknie, jestem martwy. O no. Krawędzi się po prostu zjeżdża, co jest trudne i na przykład zejście tutaj jest też coś cholernie ciężkie. No dobra, podniosłem, że nas nie zorientowałem. Dobra, trudno. Przeszliśmy ten etap. O kurwa, 18 minut. Jej, jaki był etap? Aha, to ten sam etap. No dobra. Trudno. Chwila skupienia, największe skupienie mojego życia. Wiecie, cały świat, tykająca bomba, te sprawy. O Jezu, nie! Oluju! Nie! Dobra, chuj. Bardzo mi się podoba dodatkowa ta ekstra plansza z galaktycznych poziomów. Dobra. I teraz ten moment po prostu przewinę tak bardzo szybko. Więc jeżeli będę coś mówił, to będę mówił to do siebie. Raczej.
Balalala. Dobra, coś mi tam wyszło, coś mi nie wyszło, już zacząłem się... O Jezus Maria, 28 żyć. What the fuck? No, zapisujemy naszą grę. Naszą giereczkę. Jak ktoś ci napisał coś na Skype'ie? Nie chcę mi się teraz to sprawdzać. Shinji, wiem, że to ty. Ghost Island, wracamy. I teraz, tak jak... teraz czeka nas na spotkanie z bossem. W każdej tej... W czwartej lokacji jest ukryty boss. Boss, a straszny boss. Więc bez przedłużenia po prostu tam przedą. O, Windbug. HMS. High Medium Small. O, najpierw była sekwencja tego taka. O, tu pamiętam, ja się trochę spukowałem. Na ten. I teraz właśnie zobaczyłem, że. Ta łatka przy jego oczach to jest taka otwarta buzia. Nie wiem, czy to jest dokładnie to, ale teraz nie mogę już pozbyć się z tego z głowy. Okej, okay, teraz trzeba dosyć szybko. Okej. Dobra. I teraz zaczyna się faktyczna walka z bossem. Aha, to polegało na tym, że w momencie, kiedy on strzelał, to on musi w te papecy chyba strzelać. Tak, żeby się odbiło. Teraz widzę cały czas tą buzię, cholera jasna. Ten boss nie jest nawet trudny. A. I tutaj można pozbierać sobie... jabłuszka. Po trzech hitach? Nie. To jest trzeci chyba. Dawaj jabłuszko. Jabłuszko. O! Sick dodge. Nie wiem jakim cudem tamto go trafiło, nawet nie wiem co go trafiło. Nie wiem ile on hitów musi przyjąć, wiem że... O, zobaczcie, po jego oczach on już jest... O, dobra. To jest któryś tam z rzędu. To jest hit numer N. I to możemy sobie, o, mamy chyba parę szans. Dobra, to nawet to już nie będzie chciał tego przyspieszać. O, dobra, klik na mix. Zapisujemy. I właśnie tak rozdupcyliśmy pierwszą planszę ze wszystkich. I mean, znaczy nie planszę, tylko cały etap, etapy, zestaw etapów. Tak, to chciałem powiedzieć. O, jestem lekko śpiący, bo zmęczony. Dobra. Możemy się pochlupać w wodzie. A nie, możemy spać w dół. A, pięknie woda sobie chlupa. Ale ona fajnie chlupa. Wiesz co, mój poziom lenistwa doszedł do tego momentu, w którym nie chcę już mi się nawet z wami żegnać i wyłączać nagrywania. Dlatego po prostu wezmę... Przejdę dalej, o.